Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Asterix i Obelix XXL2. Ostatnio skończyliśmy na zadaniach z VCV i w sumie będziemy kończyć w tym miejscu. Następnego mamy spotka w dalszej części. Wierzysz w to, Asterixie? To nasza wioska! Wszyscy tam jesteśmy! Poczekaj, Obelixie! Nikogo tu nie ma! To nie nasza wioska! To jej makieta! Patrz! Asparanoix jest zdecydowanie za mały! Nawet drzewa są sztuczne! Niesamowite! Wszystko sztuczne! To prawda, to wszystko fałsz! Lecz Cezar zbudował tę wioskę, aby mieszkali w niej prawdziwi ludzie. Prawdziwi? Tacy jak my? Każdy zakątek Las Vegas to makieta podbitych ziem. Wasza wioska będzie wieńczyć dzieło podczas ceremonii otwarcia. Wioska niepokonanych Galów wreszcie podbita. Cezar planuje zająć naszą wioskę, zatem o to chodzi. Bez nas i Panoramixa prawdziwa wioska jest zdana na jego łaskę. Szybko, Obelixie, nie ma czasu do stracenia. No to nieźle, no nie dość, że Cezar zrobił makietę, podróbkę wioski Galów, to jeszcze chce jej wykorzystać nieobecność ich, aby ją podbić, no. Niestety, dobra, no to mamy do pokonania następnych przeciwników. Gdzie są? Dobra. Następny. O! Jak to było? No! Trochę się udało jeszcze pozabijać przeciwników, więc nie jest najgorzej. Dobra. Jeszcze jeden ludzi został. I się ukrył. Dobra. I skończone. Dobra, zanim tam polecimy, jeszcze popatrzmy. O, co to jest? Można coś? Dobra. Idziemy, to wyjechałem kolejne. Dobra. Tam jest jeszcze żyzna. To od razu. Dobra. Gdzie to było? Za tym chyba? Tak, dobra. No i co nas tam dalej czeka? Obelixie, uważaj! Obelixie, nie ruszaj się, jeśli możesz! To nie ja, to Idefix! Obelixie, patrz! Tam! Kto by pomyślał? To Panoramix! Naciągam, przyjaciela, naciągam! Panoramix, nasz druid! Tak jak zawsze przybywasz idealnie na czas! Trudno mi udawać, że Obelix nie waży tyle, co Menhir! Co to miało znaczyć, panie Asterixie? Ależ, Panoramixie! Co ty wyrabiasz? Mówię, do widzenia! Wszystko zgodnie z planem. Cezar będzie zachwycony.
Niespodzianka, panoramiksie! Ale co do... Jak? Co? Przecież to niemożliwe! Nie wiem, jakiej magii użyłeś do przybrania postaci panoramiksa, ale teraz jestem absolutnie pewien, że nie jesteś naszym druidem! Co? To nie panoramiks? Musisz przyznać, że podobieństwo jest uderzające, prawda, Galu? Kim jesteś? Panoramiksie! Byłem pewien, że to ty! Co? Jak? O, przepraszam! Zawsze noszę dwie maski dla bezpieczeństwa. Lary Croft! Nowy poplecznik Cezara! Może i udało wam się uciec przed lawą, Galowie, ale nie uciekniecie żołnierzom Rzymu! No to już się wyjaśniło, kto jest zdrajcą. Albo kto podszywał się pod naszego druida. Dobra. Dobra, jeszcze trochę. Dobra, teraz tylko go znaleźć jeszcze. Dobra, a jest tutaj. A, zrobiłem kombinację chemiczną. Dobra. Gdzie on jest? No, teraz bez problemu poszło. Ładnie, wszystkie meteoryty lecą. Dwa, jeden. I o! Tego akurat nie trafiło. Dobra. Od razu się zregenerujemy. A, na niego to nie działa. Dobra. W ten sposób. Kolejna armata. To co, najpierw pozbieramy chyba wszystkie te skrzynie. No to jak się okazało, tym... Tutaj to, no, to nie przechodzimy nawet. Tutaj to jeszcze... Stamtąd chyba przechodziliśmy. Dobra. Tam jest tarcza. To tutaj to. No. I tak jak pięknie. Dobra, jeszcze tutaj ostatnie skrzynki i lecimy na działo. Okej. W sumie my jeszcze mamy chyba długą drogę. 120. Dobra. Okej. Tam jest zbyt... O, już tam widzę. Idą one. Następny. Ale seria. Poleciała. Dobra. Dobra, jako to powoli idzie.
Okej. Już niedużo zostało. Oni... Tutaj, tam lecą. Tutaj. A nawet nie jest problemu jakoś z nimi. Gdzie jest ostatni? Tu był? Ostatni? Czy coś? Już go pokonaliśmy. Nie, on gdzieś tu leci. A, tu je! Dobra. No. No, musiały się rozwalić. Dobra. Lecimy dalej. Co tam będzie dalej nas czekało? To pokonaliśmy już Larego. Zostało już nam tylko uratowanie kolejnego z druidów. Dowiedzenie się, co jest dalej z Panoramixem. Okej. Okay. Dobra, tutaj co mamy? Dobra, niestety nie można. Tu jest widać zamknięte przejście. Okej, okay, dobra, co tam? No to... A, to tylko scena się zmieniła. Okej. Okay. Posuwają się do przodu, Cezarze! Do przodu? Do przodu? Przeklęci galowie! Czy nigdy ich nie powstrzymamy? Cóż, wszystko idzie naprzód! Takie życie! Zamknij się, Centurionie! Twój podstęp nie wypalił, Centurionie Larry Craft! Teraz Asterix i Obelix wiedzą, że Panoramix nie jest zdrajcą! Musimy działać szybko! Każ flocie przybić do brzegu i wysadzić legionistów na ląd! Co? Teraz? Tak, teraz! Nie za 20 stuleci! Weźmiemy ich z zaskoczenia! Długo tak nie wytrzymają! Ich zapas magicznego wywaru pewnie jest na wykończeniu. Ja również, Cezarze, jestem wykończony. Jeszcze słowo, a każę cię aresztować. Dopilnuj tego. Wykonać! To Cezar się wkurzył nieźle na niego. Dobra, co my tu dalej mamy? Tutaj już widzę, że to jest ta wyspa piratów jakiś. Taki jeszcze nie było. Dobra, co my tu mamy? A jajo jest. A jajo mnie wkurza. Dobra. Siadaj jajo na. Dobra, następne. Gdzie jest? Zbierać, bo się zaraz zniknął. Gdzie tutaj jest reszta? Dobra. To tu bardziej tutaj. No jeszcze jajo przyszło. Gdzie tu są? A, oni tak będą tutaj latać, co? Tak się kamera zmieni. Tak, tak chwycić kogoś, to jest naprawdę już. Chcę wziąć tarczę, bo... Tak, wpadniemy. Gdzie on leci? Gdzie on leci? Dobra.
jeszcze dwóch. Tutaj podejdę niżej. No, chwyć go. Ładnie. Jeszcze jeden. On wyleciał. No. To jest bomba. No i gdzie on... Jest. O, jak? To tam nie weszło, no ja się pytam. Weźcie. Dobra. Pierwsze dopiero odpalone. Gdzie my mamy dalej? Tam coś jest. Wylecimy tutaj. Tutaj kolejny. Okej, dobra. Już tam tej muzyki też takiej wkurzającej trochę nie ma. Kolejni jacyś. Dobra, nawet jak nie muszę bić, to nie bije. Ale fajna ten. Fajna ta jest, no. Z tym, no, jak... pajęczyna do odbijania. No. Wyleci nagle taki kapeczka i... Dużo brakowało. Dobra, co my tam dalej mamy z tym? Kolejne jajo. Dobra, widzę i Depix. Dobra, to jest to... Woda opada. Znikam już tam. A tu jest jacyś następni. Łapiemy i lecimy. A to tutaj jeszcze na okrągłego lecimy. Gdzie oni? O, tam. Mógłbyś mnie to uważać! Robi mi się niedobrze! Następnym razem to ja wsiadam na to ustrojstwo, a ty pchasz. Lować. A tu tam na dole jest jakiś. Nie no, mam. No, czyli tu uciekają. Że tutaj za wcześnie położę. A jeszcze raz coś sprawdzę. Tam jest kolejny guzik. Czy on nam pełni tą wodę, czy nie? Tak, na pełni, okej, dobra. Chyba, że zrobi coś takiego. Dobra. Należy to odpuścić i lecieć gdzie indziej. Wkurza mnie to jajo. Słownie mnie to wkurza.
się padło. Jak by to zrobić, żeby tutaj to poleciało? Teraz nam widzę diamentowy hełm w ogóle. Co tu miało być? Bo tam jakoś trzeba przejść. To na razie trzeba stamtąd, więc... Nie wywalaj. Dobra, jeszcze raz. Czy tym razem wyjdzie jakoś lepiej? Dobra. No, chwyć to normalnie. Ewentualnie może iść na dole jak są. Będzie, dobra. Się ładnie ustawili w kolejce. To tak zwane jajo mi przeszkadza. Przynajmniej mi się udało jakoś pozbyć, więc... Jest kolejne. No już, już! Tutaj stoją, jakby tak podeszli, o jak ten. Byłby święty spokój. No właśnie. Teraz to ja na to wyskoczę, czy nie? Wyskoczę, okej, okay, tylko trzeba wodę pewnie. Tam był jeszcze ten diamentowy hełm, to jak tam było wejście? Dobra. A nie to o tym. Później pomyślę. Dobra. Woda, woda. Tutaj jest to. Tam ci, dobra. Na spokojnie. A. Przygotowany. Teraz takie. A. Dobra. I kolejni. A, jakby... 200! O ja! Gdzie mi tu wysłali? Tutaj są mnie atakują. Wszędzie ją atakują. Z tej strony. Dobra. Może bardziej wolałbym tutaj magiczny wywar na nim, byłby lepiej. Tu się jeszcze jeden chciał zajść. Tam kolejny. Już tu lecą następni. Z tej strony nie, nie lecą. Dobra.
No, no, więcej, więcej, więcej. Za duże pole jest na to, jak jej przylatują. Teraz już stamtąd zaczęli wylatywać. Dobra. O! Większość już pokonana, więc nie najgorzej. Tam jeszcze atakują. No, no, no. Więcej, więcej, więcej. Dobra, mam jeszcze jedną tarczę. Tak. Tu potrzeba. Dobra. Zrobiłeś tarczę. 37, dobra. Ale podlecieli. Dobra. Już nie dużo zostało. Sześciu. Dobra. A. Skipnąłem to. Tu jest. Myślałem, że go celno. No. No. Wreszcie spokój. Dobra. Dobra robota! Dostali to, na co zasłużyli! Ale ile było z tym zabawy? Dobra, to są jeszcze jakieś złote hełmy, więc... Tam mnie interesuje, jak jest ten diamentowy. To jak się tam dostać? To mnie też zastanawia. Ewentualnie może tam być później. Więc no nawet nie ma co tam dalej myśleć, więc... O! Tarcza na pocieszenie. Dobra. No. Już mnie zdenerwowali. Dobra. Lecimy dalej. Następne przyciski. Dobra. Tu coś jest? Tu nie ma, dobra. No to... dalej. Co tam będzie? No już widać, że kolejni. Jest zapis, a jeszcze jedna. Już myślałem, że tu jest jakieś przejście jeszcze specjalne. Dobra. Stół do pokonania. Dobra, no to już wiemy, co robić. Ci mi uciekają. Dużo od nich. Możesz... A. Za ostry byłem. Dobra.
Teraz się te pojawiły. Tych się normalnie nie złapie. Mają ładne uderzenie na łąk z ogniem. Ale już magicznego wywaru chyba nie dostanę. Jaja. Dobra. Udało się. Dobra. Nie miałem nawet czasu spytać jakiegoś Rzymianina, aha, gdzie tu dobra. Dostaniemy porządną szynkę z dziecka. To tam straciłem już jedno. Okej, dobra. Tutaj na tym będziemy jeszcze to zrobimy i w najbliższej okazji będziemy zapisywać i kończyć. Chyba, że akurat się tak uda, że tak się stanie, że będzie. Aha, to tylko tyle. A, tu jest ten diamentowy. Okej. Okay. Dobra. No to no. A. Pierwsza śmierć. Chyba tak. Tylko jak mi się okaże, że... Dobra, ale warto wiedzieć, że to jest tam jeszcze na czas. Więc dobra. No właśnie. Dobra. To jest ta przepaść. Jeszcze tutaj jest... No to nieźle, ładnie, szybko idzie. To co? Będzie po tym? To szybko się pali. To już jest prawie końcówka. Dobra. A. A, dobra, czyli to w ten sposób. Będzie łatwiej. Dobra. No, no. Dobra, nie. Mam to gdzieś. Dobra, idę zapisać to, bo nie mam ochoty się z tym bawić, więc tutaj będzie, zapiszemy odcinek, no w sumie gierkę też. Jeśli odcinek się spodobał, zostaw łapkę w górę i
komentarz. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.